Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Moi drodzy, kontynuujemy sobie oczywiście naszą przygodę, a jeżeli podoba ci się seria i oglądasz ją regularnie, to zostawić lajka, a jeżeli nie, no to po prostu zapraszam na tutaj odcinek, chodź tu. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek może nie być najlepszy. I mogę być taki zaspany i muszę się rozruszać, no bo to jest taki odcinek zaraz po wstaniu niestety. Tak jak mówię, wtedy mam najwięcej czasu. Plus dawno nie grałem w Tomb Raidera, więc muszę się, słuchajcie, ruszyć. Więc mam nadzieję, że trochę mi wybaczycie. O, dostałem wreszcie strzałę ze zwierzaka. Co ty gadasz? Chodź tu. Kurczę. Mam nadzieję, że mi dzisiaj wybaczycie i że taki odcinek będzie trochę... Wiecie. A, bo ja mam odzyskiwanie strzał chyba i dlatego jak go zabiłem, to strzał odzyskałem. A nie, że dostałem bezpośrednio od zwierzaka. Dobra, z tego co pamiętam w poprzednim odcinku chyba była gruba akcja, nie? Dzisiaj postaramy się... żeby była jeszcze grubsza, tak jest, bo te odcinki muszą być jeszcze mocniejsze. Proste, że tak. To jest skarb? Sztylet jest bardzo stary. Mój ojciec miał w swojej kolekcji podobny, pochodzący z 854 roku przed naszą erą. No jest to siekiera, na pewno jak masz taki sztylecik, to jest co pozazdrościć. Szczególnie jeszcze tak dobrze zachowany. No nic, co miałem dzisiaj, co miałem mówić? Dzisiaj jest najgorszy dzień, słuchajcie, na świecie. Dlatego mówię, mam nadzieję, że trochę mi dzisiaj wybaczycie z moją mową. Bo brzmię jakbym miał... no brzmię źle, brzmię. Muszę się rozruszać. A dzisiaj w połowie sobie odcinka pójdę z kawą, więc pójdę po kawę. Na razie się parzy. Tutaj w świetle gorącej herbaty. Co? Kawa się parzy w świetle gorącej herbaty? Co ja właśnie powiedziałem? Kawa się parzy w świetle... gorącej wody miałem na myśli. Na szczęście wreszcie, ale słuchajcie, powiem wam, wstaję dzisiaj i mówię: ja pierdolę, no nie wierzę. Najgorszy dzień na świecie. O! Najgorszy dzień na świecie, słuchajcie, sobie myślę. I wiecie co? Nalewam wody do kubka. Nalewam, chłopie, wody do kubka. Wiesz co mi kubek robi? Kabum na całą tą. Jestem, ja się mówię, tak jak, to już kiedyś opowiadałem taką historię, bardzo podobną, to jest déjà vu dosłownie. Taka sama historia. I mówię, najgorszy dzień dzisiaj. I chłopie, i nagle mi wtedy kubek pęka i mówię, ja pierdolę, no nie wytrzymię. No i tak to wyglądało i przez kurwa 20 minut musiałem sprzątać pierdzieloną kuchnię, słuchajcie. Jak to czasem jest w życiu. No nic, może zajdziemy ich od lewej flanki. Kurde. Próbujemy sobie. Mamy już, słuchajcie, 60% tego. 60% przejścia gry, to jest całkiem sporo. Więc niedługo szykuje nam się koniec. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Z jednej strony się cieszę, bo koniec serii zawsze oznacza, że... że słuchajcie... Nie świeć w oczy. Koniec serii zawsze oznacza jedną bardzo fajną rzecz, czyli fakt, że zmniejszy mi się miejsce na dysku. To jest to koza. Idziemy po grobowiec? Pewnie, że idziemy. Jest to fajna rzecz, bo więcej miejsca na dysku oznacza, że mogę nagrywać również i inne serie, tak jak no wszystkie inne, na które oczywiście serdecznie zapraszam. No, 60 sekund na przykład teraz mogę nagrać. Czy jakiś surviving barsa mogę dokończyć, bo tam jeszcze został nam z 1-2 odcinki mi zostały, żeby tam dokończyć tą serię, powiedzmy. Tak to wygląda. Azyl Burzowej Gwardii. Nie podoba mi się sama nazwa Azyl Burzowej Gwardii. Ja nie lubię Burzowej Gwardii. Gwardia Burzowa jest... osy. I mogą nas zabić. A my bardzo nie lubimy nie żyć. My lubić żyć.
Potrzebujemy 400, żeby ulepszyć shotguna. Na razie sobie odpuścimy. Pewnie mogę coś jeszcze ulepszyć, na przykład łuk, ale odpuścimy sobie na razie i... słuchajcie... Poczekam, aż będę mógł ulepszyć... no tak jak mówię, jak będę mógł, słuchajcie, ulepszyć... Szczelbę. O kurde, jakie gazy! Patrzę, próbowałem kiedyś zginąć w tych gazach, jest to praktycznie niemożliwe, co ciekawe. Nie da się praktycznie zginąć w tych gazach. Gdzie mam iść? Mam iść dalej? Ty, zginąłem. Ale niefortunny timing. Ja powiem wam kiedyś, że próbowałem się suicide'ować w gazach. Byłem w takiej sytuacji, chyba nie nagrywałem wtedy, ale byłem w takiej sytuacji, że no, miałem jedną strzałę i tą jedną strzałę musiałem wykorzystać, słuchajcie, i dobrze trafić. Więc no, szczerze mówiąc, to już pomyślałem sobie, żeby zapalić pochodnie. Okej. No niechaj, że będzie tak. Okej. Okej. Mogła mi gra trochę inaczej podpowiedzieć, na przykład zapal czy coś. Co to jest? Jakiś skok wiary, kurwa, w tym? Skok wiary. Jak w tym. Wiecie, o co mi chodzi? Pewnie, że wy wiecie. Czy takie koksy. Jak w Assassinie z gridzie. No nic, no niestety jestem debilem. Czasem bywa i tak. Mogę się cofnąć jakoś? Dobra, weź się zabij wreszcie. Shift. Spierdamy na dół. Jeszcze raz. No a teraz rozumiem. Muszę się rozgrzać, słuchajcie, bo dawno nie grałem w tego, plus jestem dzisiaj właśnie taki zaspany. Tak jak mówię, dzisiejszy odcinek może nie najwyższych lotów. W momencie, że się będziemy przednio bawić. Lara Croft, super giereczka ogólnie. O, to nawet jak fastem zrobimy, to nie musimy czekać, okej. Ale i jajca. Co dam mi to, że ja to zapalę? Światło tylko? Może i tylko światło, a może aż światło w sumie. Przez fakt, że mamy... O, tutaj już skarbiec, a to dla dzieciaszków jakiś skarbiec, dobra. Elegancko, nawet szybko się tutaj uwinęliśmy. Koks. O, ale mamy blizn. Uuu, 250, tyle pitosu plus jeden punkt. Będzie rozdawane w obozie, normalnie tak obyć, kurwa, zodzi. Idę do obozu. Tylko, żeby się z tą wydostać, co trzeba zrobić? No i to jest ciekawy po... To jest ciekawy... Ciekawy ten... Ciekawe zapytanie. Coś takiego? Wow! To się nazywa akrobatyka. Dobra, cyk, cyk i cyk, co? Elegancko, mamy to, panowie. Będzie nowa broń i ulepszamy... Znaczy, ulepszamy nową broń, ulepszamy sobie shotguna. I jakiś punkt umiejętności sobie w coś wydamy. Jeszcze nie wiem konkretnie w co, ale w coś na pewno wydamy. Dobrze, czy nagrywam dobra scena? YouTube 2K elegancko. Tutaj mikrofon śmiga. O, piękna sprawa. Ty, a gdzie jest obóz? Ja obóz ominąłem. Halo? Otwórz mnie mapę. Pod którym tu mapę się... O, pod tabem. No, ominąłem obóz. Ale już gdzieś ty. To już se roznamy później w sumie, to nie ma tak wielkiego znaczenia. O, chyba słyszę wilki. To nie jest dobry znak, nie chcemy się bić z wilkami. Chcemy się bić z przeciwnikami, frajerami. Nie z wilkami, wilk, nie przeciwnik, frajer. O, witam. Co tu za skarby? Nie pamiętam, co to było. Dostajemy, okej, tylko i wyłącznie części. Tak też myślałem.
Nie ma tu jakoś nic turbo szczek. Oj! Dzień dobry. Myk. Kurde, powiem wam szczerze, że mi dawno tak misja na cicho nie szła. Ja zazwyczaj jestem ten chłop, co bierze największy karabin, że strzela najwięcej, najszybciej i najmocniej. Oj. Gówno. Udało się? Chuje się udało. Dobra. Ło kurwa! Dobra. Nie ten refleks. Za stary już jestem, kurde. Nie! Dobra, w sensie nie jest tak najgorzej. Ale mogło być. No właśnie, a propos, doszedłem do wniosku, słuchajcie, że dzisiaj jest najgorszy dzień, a później uświadomiłem sobie, że dzisiaj jest w ogóle tragedia, że sobie wstaję i mówię, ja pierdolę. Dobra, byle przeżyć, nie? W sensie nic nie ma, nie mam nic dzisiaj, dzisiaj jest tragedia. Mówię, nie no, jak sobie pomyślę, ile rzeczy mam dzisiaj zrobić, to już mi się kurwa żyć nie chce. A później sobie pomyślałem, Eryk, nie myśl. Rób. Trochę podziałało, mnie to zmotywowało. Przestałem o tym wszystkim myśleć, co muszę dzisiaj zrobić. I mówię, Eryk, nie myśl, rób. No i później rozlałem sobie kawę na całą kuchnię i musiałem sprzątać. I pomyślałem, o, dzisiaj najgorszy dzień na świecie. A później uświadomiłem sobie, kurde, w sumie. No jest tragicznie, czuję się jak gówno, wszystko mnie napierdala, ilość rzeczy do zrobienia jest zdecydowanie zbyt duża. Wilki, tak jak te w lesie, czy oni je tutaj hodują? A, one są w klatce. No to na razie sobie odpuścimy. Ale nie podoba mi się to, ni hu hu. Co to mi da? Okej, okay. A to tylko temporary, na chwilę. Ale wiem, co trzeba zrobić. To naciągamy tutaj, kurczę, łososia, jelenia, łosia, jenota i kuny. Co to tam jest? I git. Mamy to. Później sobie pomyślałem, słuchajcie, tak. Kurwa. Nie poparzyłem się. Jakby, nie wiem, nie rozjebałem sobie nogi, nie skręciłem sobie kolana, nie wiem, nie potknąłem się i nie rozjebałem sobie szczęki, nie wybiłem sobie zęba i generalnie w sumie to żyję, nie? Ja jestem tu, oddycham. Chyba całkiem niezły ten dzień, inżyniera, doszedłem do takiego wniosku. Kurwa, mogło być gorzej, umówmy się. Nie jest to turbo jakiś najgorszy z wiecie. A już spację użyłem, żeby tam skakać. Chyba niedobrze. Nie jest to turbo z najgorszych dni. No ale też dzisiaj nie jest najlepszy. No nic. Ja jestem dumny z siebie, że dzisiaj sobie tak wiecie. Zmotywowałem się i mówię, kurwa. Jest dobrze. Normalnie przez 30 minut musiałem sprzątać gorącą kawę. Więc to nie było też łatwe, no bo gorąca kawa to nie jest jakieś tam, wiecie, się można poparzyć, no nie. Ale sobie pomyślałem, kurde, mogło być gorzej. W sumie mogło być gorzej. Mogło być nawet zdecydowanie gorzej. Mogło pójść wiele, wiele rzeczy gorzej. A jest dobrze. Nagrywam sobie odcinek, odcinek działa. Dzień się nagrywa, widzowie dostałem odcinek o 16:00. Pochrzamp. Miasto ubogich, tak nazywa się lokalizacja. Ja nie pamiętam, co my konkretnie robimy. Czy my mamy jakby jakiś cel? Mamy wyjść z lasu przez wilczą norę. Chwila dla siebie, spotkaj się z pozostałymi rozbitkami. Tak, bo my, aha, bo my słuchajcie z tego, a dobra, wszystko pamiętam. My się spotkaliśmy w tym samolocie, tam nas zabrali. I oni poszli przed nami, a my za nimi. Odpowiednich narzędzi możemy mieć problem z doprowadzeniem go do stanu używalności. Przydałaby nam się pomoc. Zobaczcie, co dacie. Pomoc w drodze. Uważaj tam na siebie. Proste. Zawsze mnie trochę śmieszy, bo
Nie wiem, jak uważaj na siebie ma pomóc w uwadze na siebie, ale... Ale może ja się na czymś nie znam, no. Nie no, my robimy... Uiii... No. A z drugiej strony, jak kogoś tak wyostrzysz zmysł, może... Uważaj na siebie. To może coś tam da jednak ostatecznie. Uwaga, uwaga. Ja że chciałem pogadać sobie trochę przez ten mikrofon w sklepie, ale zawsze się cykałem, że nie dojadą później. Zostanę zakaz, kurwa, wchodzenia w Media Marku do końca życia. Nie wiem, mi jakoś zależało na tym, ale lepiej nie mieć zakazów niż mieć. Zawsze to jakiś sklep do wyboru więcej. Taki wie, może ma spoko asortyment. Dobra, chyba rozumiem. Chyba tak to ma wyglądać. Chciałem sobie zobaczyć dane statystyczne mojej karty graficznej. Nie mogę. Tylko se fastem menadżera zadań odpalę. Takie tutaj, ubogie. O! Był chyba magik robiony. Będzie magik, widzowie. Dawaj, dawaj. Tu nudy. To ciekawe, jeśli chodzi o najwięcej zasobów karty graficznej, to się okazuje, że ruchome włosy, w której karta graficzna musi liczyć. Chyba te pojedyncze włosy. Zużywaj 20-30% włosy. Co się dzieje? Cokolwiek powoduje te burze. Nie wiem, czy mam to odpalone czy wyłączone. Będzie uważane normalnie tak, o. Zastanawiam się, czy twórcy gry zrobili tak, żeby był jakiś mroczniejszy klimacik i zaraz się co stanie, czy zrobili to tylko i wyłącznie po to, że im graficznie nie wyrabiało, a nie. Wygląda na to, że jednak po to, żeby tutaj mrocznie było. Bo żeby się lokalizacja wczytała. Oj. Albo i coś się też stanie. Okej. Okay. Nie rozumiem. Chociaż może rozumiem. Nie rozumiem. Okej, rozumiem. Będzie chyba jumpowane. A, albo schodzone po prostu. Zjeżdżane. Też nie wiem stąd jakby, gdzie mielibyśmy pójść, więc to chyba taka opcjonalna lokalizacja. Ale może się mylę, może nie jest to lokalizacja opcjonalna i gdzieś tu na górę. No, jak tu się... Ja zawsze nie wiem, jak się na drabinę, po prostu spacją? No, takiego śmiesznego, że... Ty... Kuter. Coś w tym jest, że czasem jest taka cisza, że aż wariujesz i mówisz cicho, za cicho. No nie? Ja tak często mam. W niedzielę albo jak byłem, szczególnie jak w mieście mieszkałem. Raz na jakiś czas. Znaczy szczególnie w niedzielę był moment, w którym nie działo się nic. Gdy się nikt nie biegał, nikt nie jeździł. Nikt nie ćwiczył, nikt nie krzyczał, nikt się nie bił. Było najzwyczajniej w świecie, kurwa, za cicho. Po prostu. Ale seryjka.
I w takich momentach, słuchajcie, jak było właśnie za cicho, uświadamiałem sobie i tak patrzyłem na to i tak mówię, otwierałem okno, nie, i zazwyczaj hałas, krzyki, tu ktoś kurwa wyrywa coś komuś, tu jakaś pani coś kupuje, tutaj ktoś, nie wiem, wezwał karetkę, tutaj straż pożarna, tutaj ktoś mówi, krzyczy, że tam jebać, nie wiem, jakiś klub sportowy. W niedzielę to się kurwa nic nie działo. Nic. Czy to jakby ta apokalipsa zombie to już? Nie, do skitu tak było. Czasem jak była taka cisza, to tak to wygląda jak apokalipsa zombie albo coś takiego, nie? Każdy pokutaszony. Każdy dostał informację, że zombie atakują mnie. Byłem absolutnie przerażony. No do góry chyba, nie? Na bok? Nie, to nie tu w ogóle idę. Kurka blaszka. A, bo ja do góry mam iść. Dobra, już widzę. Zostaw mnie. No, jest. A tam chłop był koło nas, po prawej. Prosił o pomoc. Mogę się stąd zgarnąć? Szefie. O kurwa! Nie mogę stąd. Oj, to te setki w sumie takie. On ma kaliber 77. Nie wiem, pewnie kaliber 77 to bym ogłuszyć wro... Okej. Będzie wróg ogłuszany normalnie po streamku. Jest takie na pod F ogłuszyć wrog. No przecież. Ale jak? Czym niby? No biegnę! Nie rozumiem. Pod F ogłuszyć wroga. Myślałem, że mu jakimś kurwa kamieniem rzucimy czy coś. Ale chyba nie o to chodzi. Ogólnie. No kurwa, nawet nie mogę celować, ale skamaz giga. Po wsoku. Coś nie się to wygląda. To jest takie nawiązanko, słuchajcie, odnośnie tego, że często streamerzy zawsze coś mówią, że po streamku zrobią. Normalnie będzie po streamku robione. Shift. Wow. Nie będę ukrywać, słuchajcie, że osobiście nawet zdarzyło mi się, słuchajcie. O, shotgun! Ty, to ja zrobiłem. Rapper Rupert, ty. A że ja taki drzew jestem? Osobiście, słuchajcie, kiedy streamowałem, bo nie wiem, czy wiecie, kiedyś ogólnie prowadziłem streamy. To jest długi okres. A ze znajomym czasem. To zawsze jak ktoś właśnie pytał, słuchajcie, gdzie ma zrobić coś tam, to było mówione normalnie po streamie będzie robione. Coś mi mówi, że reszta znalazła łatwiejszą drogę na dół. I no powiem wam, 9 na 10 razy nigdy nie robiłem po streamie. No i to nie jest tylko moja cecha, tylko tak ogólnie zawsze jak się mówi, że po streamku będzie robione, to tak ciężko. No myślę, że tak jak mówiłem, bo chyba nie dokończyłem tej myśli. Ile chcecie efektów? Tak. Tylko gdzie oni są? Jesteśmy na plaży w ogóle, tak? Okej. Musimy poszukać tutaj naszych przyjaciół, gagatków. Ty, a to nie koniec? Chyba nie, mam taką nadzieję, że nie. Dobra, weźmy tutaj tego. Kto mi ulepszy shotguna? W innym wypadku. A więc sobie teraz poszedł na taką plażę bez kitu. Ja mam rzadko taką ochotę pójść na plażę na przykład albo do lasu. No ale jakbym miał tu plażę, to bym sobie poszedł taką posilował, wiesz o co chodzi. O, broń maszynowa. Ty, nowa?
O kurde, jakieś trzecie stadium broni maszynowej. Brzmi jak coś, co bym chciał ogólnie. Mamy tu coś ciekawego, mamy tak. Tam coś jest? Tu ściana wspinaczkowa. Ale to nie, to za bardzo nie rozumiem. Nie za bardzo rozumiem, do czego to miałoby służyć. To, ale bym sobie poszedł na taką plażę. Pocilował. W ogóle mam taki problem, słuchajcie, że ogólnie to ja mało chilluję. No nie? Dzik! Mało chilluję w moim życiu. Ty, mogę podpalić dzika normalnie? Łącz mato. No mogę. Edzyna i Zakobors. Co miałem mówić? A, że mało chilluję, że nigdy nie mam takiego, że jestem zmęczony i se leżę. Ja zawsze jestem zmęczony, to będę siedział jak debil i grał na kompie. Jak mi się nie chce nic robić innego. Mina. Ty, mina. Wiecie, co zrobić z taką miną? Pewnie, że wiecie. Kiedyś widziałem odcinek. To na YouTube ogólnie było. Był odcinek, słuchajcie, z tego, że chłopy puszczali To nie zadziała. minę wodną, słuchajcie, na lądzie puszczali. I stoczywali? Nie, takie słowo nie istnieje, ale stoczyli. A jak jest w przeszłym czasie? Stoczywali? No nie wiem, w każdym razie nie wiem, czy taki nawet istnieje, ale w każdym razie zrzucali tą minę i ona tam się obijała o te drzewa i nagle wybuchła, nie? Duży wybuch był na tej miny wodnej, nie? Ktoś napisał jeden z moich najulubionych komentarzy a propos min. Napisał: Szansa na zostanie zabitym przez minę wodną na lądzie jest mała, ale nigdy nie zerowa. Tłumacz, jakbyś umarł od miny wodnej na lądzie. Tak, jest jak jest, ale no. Nie ukrywajmy, że byłoby to dość spektakularne pod względem takim, że na pewno zapisałbyś się w historii. Jako osoba, która umarła od miny wodnej na lądzie. Oni mają taką fajną chyba nazwę na to, że. Chociaż nie, może nie mają. Jest mina wodna po angielsku. Muszę znaleźć coś mocniejszego. Ja kali być silny, no. Co ty gadasz? Jak jest mina wodna po angielsku? Submarine to jest jakby tego, nie? Może submarine bomb? Takiego? Może tak. Jakąś taką fajną nazwę mi, tylko już kompletnie zapomniałem niestety. Nazwę. Nowa strzelba jeszcze można. Nie no, widzowie, żartowałem z tym końcem. To jeszcze widzę, chyba jeszcze ledwo co zaczęliśmy, ty. Że może ledwo co zaczęliśmy, to duże słowo, ale chodzi mi o to, że jest tu sporo rzeczy jeszcze do pozbierania na pewno. A zważywszy, że ja jestem taki zbierak, wyjdę upcaj. A zważywszy, że jestem zbiera, kurde, chomik, to se lubię kolekcjonować rzeczy. Więc szansa istnieje spora, że uda nam się tutaj poulepszać. Nasze kwipunek jeszcze. Ciekawe miejsce na mapie. Ciekawe. Zobaczmy dziennik. Piotr, wiem, że chcesz
żebym nie była taka surowa dla Lary. Ale mam powody. Ten wielki, kosztowny statek i cała jego załoga zmierzają na nieznane, niebezpieczne wody tylko z powodu jej teorii. Lara musi zrozumieć ciężar tej odpowiedzialności. Wiem, że to twoje zadanie, ale mam wrażenie, że zapominasz, że ona nie jest twoją córką. Nikomu innemu nie uszłoby na sucho pokierowanie Endurance w sam środek Smoczego Trójkąta bez twardych dowodów. Powiedz mi, co cię przekonało? Jest inteligentna, nie przeczy. Miałem dwa zajebiście wielkie powody. Wybujałe plany nie zaprowadzą nas jednak zbyt daleko. Wiesz tak samo dobrze jak ja, że w takich przypadkach nic nie idzie zgodnie z planem. Lara jest niedoświadczona. Jeśli dojdzie do najgorszego i ona coś spieprzy, komuś stanie się krzywda. No może wszystko będzie dobrze. No ostatecznie... Nie będziemy płynąć do domu cali, zdrowi i obładowani skarbami. Ostatecznie... Znaleźliśmy. Zajebiste miejsce. Tak patrząc in general, archeologicznie, to jest to nie lada gratka, więc chyba spisaliśmy się, nie? Uuu, mamy tu naszą lazeczkę. Ale to jeszcze chwila. Zobaczymy, co jest po tamtej stronie, pozdrawiam sobie lepszy broń. Tam widzę, coś jeszcze jest, poka. No, ja nie wiem, czy my stamtąd nie przyszliśmy, nie, stąd przyszliśmy. Strasznie dużo dzików. Wypierdalaj. Ty, ale że shotgun gorszy niż normalna, niż normalny łuk? Co jest? Trzeba tu pozbierać, zobaczcie, jakie tu skarby są. Ty! Ja widzę stąd... Widzicie to? Na pewno to widzicie. Widzicie tą wielką ścianę wspinaczkową na tym statku? Nie no, czy wy też... Czy idziemy tam? Myślicie? Chyba nie możemy, tak? A, nie możemy jeszcze. Okej. Okay. To może i dobrze, bo bym tam poszedł i zmarnował sobie pewnie linię fabularną, więc dzięki... Dzięki panowie. Ty, crab is gone. Dobra. Smakuje kurczak. No domyślam się, że krab musi być całkiem smaczny jako krabik. Nigdy nie jadłem kraba. No i nie zamierzam. Jednak odpuśćcie sobie zabijanie zwierząt. Ostatnio, słuchajcie, jak miałem zjeść chleb, ale chleb, nie chleb, frytki, nie miałem sosu. Frytki w sosie, w sensie sos do frytek, to jest najważniejsza rzecz. A nie, takiego sosu nie posiadałem, ani nie miałem ketchupa, ani żadnego tego. I zobaczyłem, że mam w lodówce normalny tego, taki majonez, tylko ze... Nie, to był sos czosnkowy, tylko nie wiem na jakiego wuja. Do pierdzielonego, słuchajcie, sosa czosnkowego dodałem, słuchajcie, kumalski to ze jajka dodałem do sosu czosnkowego. I to praktycznie chyba tak do wszystkich. Więc ja mówię, dobra, że tylko jajko jest. Później sobie uświadomiłem, jak bardzo mi zryje psychę, jak zjem to jajko i ostatecznie... Zrezygnowałem z tego pomysłu. Ja naprawdę daleko mi do jakiegokolwiek tutaj zabijania zwierząt. Nawet jak musiałem zjeść frytki bez sosu. Wiecie, ile to wymagało ode mnie poświęcenia? Gosiu. Frytki bez sosu? Nie, no to jest jakby... Chłopy. Ty. Umarł od ciosa. Padł. Łowca wielkiej zwierzyny zostałem osiągnięcie. O, i punkt obozu. Tak, idziemy do obozu. Zobaczymy, co tam w shotgunie piszczy. Zwierzyna odłowiona. Po prostu można otrzymać tylko minimalną. Nie wiem czemu, ale może to wynika z tego względu, że tu dużo zwierzyny jest albo coś takiego. No dobra. Mamy tutaj walkę, możemy pójść. Które umiejętności mam odblokowane? Tą mam jeszcze zablokowaną. Ale możemy to. Zadaj swojemu wrogowi zabójczy cios czekanem.
Mistrz Czekana. Czekana. No, brzmi jak coś, co musiał opanować, general. Opanuj. Gratulacje, odblokowany najwyższy poziom umiejętności. Teraz Lara może się nauczyć bardziej zaawansowanych technik. To znaczy? A, że tego mógł się nauczyć. A poka. Kontra z uniku staje się bardziej zabójcza, dzięki temu możesz nią zabić prawie każdego wroga. No chyba okej, generale, tu pozwala sobie dodatkowe PD. Ulepszony celownik. Mistrz broni, mistrz łuku, sztuka zabijania. Kinezja ma by zdobyć więcej PD. No to jest takie mało mnie interesujące. A to wszystkie wejście do grobowców w ważne miejsca będą oznaczone na mapie. No to już mamy jedynkę. Czy w dwójkę chcemy iść? Nie, wydaje mi się, bo my jakoś tam nie tryhardujemy tych tutaj grobowców, więc wydaje mi się, że mistrz uników wale normalnie na dziurę. I może będę przy okazji pamiętał, żeby robić uniki. Oj, teraz mamy szybko podróż. Chyba kiedyś jak robiłem, jak nie mogłem się wydostać i gdzieś szybko podróżować, to właśnie tego nie było. I mówię, nie no, co ja robię? Wszystko źle robię. No to chyba jednak nie było źle robione, tylko gra mi tutaj nie dała takiej możliwości. Modyfikowany wylot lufy pokrywa śrutem środkiem zapalającym. To może być efektowne i efektywne. Więc jak najbardziej czekam na to, żeby zobaczyć płonącego przeciwnika po tym, jak dostanie ciosa z shotguna. Broń z tłumikiem jest dyskretniejsza, ale zadaje mniejsze obrażenia. A to nie. Gumowy uchwyt zmniejsza odrzut przy strzale. Magazynek jest łatwiejszy i w montażu to skraca czas przeładowania. Main General to wydaje mi się, że ekonomiczny uchwyt, który tutaj zmniejsza odrzut przy wystrzale. Jest to coś, co bym chciał tutaj. Coś, co bym się chciał zaopatrzyć, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Starałem się dużo mówić, opowiadać historię, dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj nie jest mój dzień. Ale mam nadzieję, że i tak było fajnie. No i że jutrzejszy będzie lepszy. Do zobaczenia, mis widzowie. Mam miłego dnia, aż mi jasne. Do zobaczenia. Trzeba się wziąć do roboty. Trzymajcie się. See you.